Odsłuch społeczny. Witam w Odsłuchu Społecznym, podcaście o tematyce społeczno-politycznej. Nazywam się Joanna Kotkowska-Pyzel. Naszą gościnią jest Paulina Pilch, radczyni prawna współpracująca z Fundacją Transfuzja, ekspertka w zakresie postępowań w sprawach o uzgodnienia płci, w których regularnie występuje jako pełnomocniczka, doktorka nauk prawnych. Będziemy rozmawiać o prawnych regulacjach, a w zasadzie braku tych prawnych regulacji dotyczących uzgadniania płci. Polska zajmuje obecnie przedostatnie miejsce wśród krajów europejskich w przeglądzie stanu ochrony prawnej zapewnianej osobom LGBT. Przyczyną tak niskiej oceny naszego kraju jest między innymi fakt, iż w Polsce nie istnieje żadna procedura uzgadniania płci. Ustawa z września 2015 roku o uzgodnieniu płci została zawetowana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Skutkiem czego w tej chwili dysponujemy w zasadzie jedynie wypracowanym orzecznictwem. Na początek chciałabym, żebyśmy wyjaśnili sobie pewne kluczowe albo podstawowe pojęcia związane z tym zagadnieniem. Kim są osoby transpłciowe, interseksualne, niebinarne i co to jest tożsamość płciowa w przeciwieństwie do płci metrykalnej? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Odpowiadając na Pani pytanie, pojęcie tożsamości płciowej osób niebinarnych, one nie są jakoś bardzo precyzyjnie zdefiniowane. Są definicje medyczne, które są stosowane przez lekarzy seksuologów i lekarzy psychiatrów seksuologów dla wydania diagnozy o transpłciowości. Natomiast w takim języku powszechnym, no to pojęcie tożsamości płciowej jest wewnętrznym, prywatnym odczuciem danej osoby, która identyfikuje się z daną płcią. Możemy powiedzieć, że każdy z nas ma tożsamość płciową, ponieważ jakoś tam się identyfikujemy. Natomiast osoby transpłciowe w większości identyfikują się z płcią inną niż tak zwana płeć metrykalna, czyli ta płeć, którą im nadano przy urodzeniu i którą oznaczono w akcie urodzenia. Płeć w akcie urodzenia jest oznaczana na podstawie zewnętrznych cech płciowych. Wszyscy wiemy, że rodzi się dziecko i położna mówi chłopiec albo dziewczynka. Rzadko zdarza się, że są wątpliwości. I na tej podstawie sporządza się akt urodzenia. Osoba transpłciowa zazwyczaj w okresie dojrzewania, czasami trochę później, a czasami nawet dużo wcześniej, zaczyna odczuwać niezgodność odczuwalnej tego, kim się czuje, jak się czuje, z tym, w jaki sposób funkcjonuje w społeczeństwie, no bo chłopcy, dziewczynki funkcjonują jednak w pewien odmienny sposób, są odmiennie socjalizowani, nie wszyscy, ale w pewien sposób upraszczam. U nas w Polsce imiona prawie wszystkie definiują płeć. To się może teraz zmienić, bo dopuszczono wreszcie możliwość używania imion niewskazujących na płeć. W tym momencie osoba transpłciowa dochodzi do wniosku, że no, ta nadana jej w akcie urodzenia płeć jest niezgodna z jej wewnętrznym poczuciem przynależności do własnej płci. Osoby niebinarne to również są osoby, które odczuwają pewną niezgodność, natomiast nie do końca chcą się identyfikować z płciami, bo mamy do wyboru dwie. Czyli to są osoby, które często określają się jako osoby pomiędzy płciami. Osoby, które odczuwają, że są równocześnie częściowo i kobietą, i mężczyzną, albo tak naprawdę właśnie nie są nikim, nie chcą się identyfikować ani jako kobieta, ani jako mężczyzna. Wiele osób transpłciowych ma bardzo jasno zdefiniowaną czucie płci. Mówią, jestem kobietą, jestem mężczyzną, chcę funkcjonować jako kobieta, jako mężczyzna, natomiast no, nie można w ten sposób uogólniać, ponieważ właśnie są osoby niebinarne, te, które się w ten sposób nie identyfikują i nie chcą tak jednoznacznego określenia, jesteś kobietą bądź jesteś mężczyzną. Czy ten brak identyfikacji z płcią metrykalną, czy dla tych osób jest jakąś przemożną potrzebą dokonanie zmian operacyjnych we własnym organizmie? Bardzo indywidualna sprawa. Dla niektórych zmiany operacyjne są kluczowe, dla innych kluczowa jest zmiana dokumentów. Bardzo trudno wyrokować, to będzie w każdym przypadku to będzie indywidualne. Większość osób transpłciowych chce doprowadzić do zmiany dokumentów, a już kwestia operacji i wszelkich ingerencji medycznych dla niektórych jest zupełnie drugoplanowa, dla niektórych jest kluczowa. Czyli sama zmiana dokumentów i aktu stanu urodzenia jest w stanie spowodować, że te osoby będą się czuły
bardziej komfortowa albo zupełnie... Tak, zazwyczaj większość osób transpłciowych dostosowuje swój wygląd zewnętrzny do płci odczuwalnej, co przekłada się na to, że do momentu, do którego nie mają orzeczenia sądowego o ustaleniu płci, są zmuszone posługiwać się dokumentami wystawionymi na dane, które są niezgodne z tym, jak wyglądają zewnętrznie. Obce. Obce, to znaczy no mamy do czynienia z osobą, która zewnętrznie wygląda jak mężczyzna, natomiast w momencie, w którym jest zmuszona się wylegitymować, musi okazać dokumenty, w których jest żeńskie imię, określenie płci, żeńska końcówka nazwiska, jeżeli jest to nazwisko zawierające taką końcówkę. No i to jest zazwyczaj powodem no, ogromnego dyskomfortu i stresu ze względów dowolnych. Oczywiście kwestia transfobii jest oczywista, ale też nawet gdy do tego nie dochodzi, sam konieczność ujawnienia i wyjaśnienia. I tłumaczenia się, przede wszystkim tłumaczenia się, bo bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której ta osoba nie wygląda już tak naprawdę jak na tych dokumentach, szczególnie jeżeli podjęła terapię hormonalną. I to są takie problemy jak niemożność odebrania listu poleconego na poczcie, bo pani mówi... Przepraszam, ale pan posługuje się jakimiś nieswoimi dokumentami, czy pani posługuje się nieswoimi dokumentami. Nie mogę wydać listu. Czyli w zasadzie stwierdzenie, że dana osoba jest osobą transpłciową, stwierdzenia takiego powinien dokonać lekarz, psycholog, specjalista z tej dziedziny, tak? Tak, to znaczy z punktu widzenia prawnego, aby można było przejść przez sądowy proces ustalenia płci, konieczne jest uzyskanie diagnozy. A taką diagnozę może wystawić lekarz seksuolog bądź psychiatra o specjalizacji seksuologicznej. Takich lekarzy w Polsce trochę jest, może tak w Warszawie trochę ich jest, w Polsce niewielu, którzy się specjalizują w tych sprawach. Natomiast no, tak, to jest kwestia decyzji o charakterze medycznym. Oczywiście, jeżeli mówimy o całym procesie ustalenia płci, ponieważ tak de facto odpowiadając na pani pytanie, to jest kwestia decyzji danej osoby. To ona wie, że ona jest transpłciowa, a diagnoza lekarska jedynie to potwierdza. Jako praktyk ten dokument, który powinien przemówić do sądu jako kluczący. Tak, zgadza się. Natomiast no, istnieją już rozwiązania na świecie, w których zmiana dokumentów opiera się na samookreśleniu osoby transpłciowej. To znaczy diagnoza medyczna nie jest tutaj potrzebna. To są dosyć nowatorskie rozwiązania, ale funkcjonują w niektórych krajach. A w jakich krajach? Na pewno w Argentynie. Wydaje mi się, że na Malcie, która ma bardzo takie nowoczesne rozwiązania. Chyba w Irlandii, ale nie jestem pewna tej Irlandii. Jeżeli mówimy o operacjach przeprowadzanych w związku z uzgodnieniem płci, które, jak ustaliliśmy, nie zawsze są konieczne dla samopoczucia danej osoby. Na ile one są bezpieczne dla organizmu? Czy to są zupełnie nie... Wkraczamy tutaj na teren bardzo poważnych ingerencji medycznych. W praktyce tranzycja danej osoby zaczyna się od wizyty w gabinecie seksuologa i terapii hormonalnej. Sama terapia hormonalna już jest dosyć poważną ingerencją i niektórzy znoszą to bardzo dobrze, a niektórzy znoszą to bardzo źle. To jest kwestia wygaszenia hormonów produkowanych przez organizm i podania hormonów, które spowodują zmianę zewnętrznych cech płciowych, takich jak, nie wiem, pojawienie się zarostu transmężczyzn, obniżenie tembru głosu i tym podobne zmiany. Także to już jest pierwszy element. Wszelkie dalsze operacje, no to są bardzo poważne ingerencje medyczne. Niebezpieczne, rozumiem. Jak każda poważna ingerencja medyczna, no to jest mastektomia i to są później operacje dotyczące wewnętrznych narządów płciowych. Odsłuch społeczny. Czy w Polsce w tej chwili, w obecnym stanie prawnym, można doprowadzić do uzgodnienia płci bez przejścia przez terapię medyczną, hormonalną i operacyjną? Byłoby to zapewne bardzo trudne i niekoniecznie tutaj sąd mógłby być pierwszym problemem, dlatego że nie wiem, czy lekarz wydałby diagnozę, gdyby dana osoba nie chciała poddać się terapii hormonalnej, która jest zawsze pierwszym krokiem. Diagnoza jest wydawana
To oczywiście jest zawsze decyzja lekarza, ale ona jest wydawana po pewnym czasie, kiedy ta dana osoba jest na terapii hormonalnej i funkcjonuje w tej odczuwalnej płci. Terapia hormonalna od razu zmienia wygląd, wpływa na wygląd. W związku z tym tutaj myślę, że pierwszym problemem mógłby być lekarz. Natomiast jeżeli lekarz wydałby diagnozę bez terapii hormonalnej, to sądy w praktyce, bo tak jak pani powiedziała na początku, nie mamy żadnych przepisów, które to regulują. To jest wyłącznie wykształcona praktyka sądowa. Sędziowie w praktyce oczekują, że osoba, która staje w sądzie, będzie z zewnętrznego wyglądu wyglądała tak, jak sobie przeciętny obywatel wyobraża kobietę bądź mężczyznę. W praktyce to na przykład oznacza, że w przypadku transmężczyzn większość z nich dokonuje mastektomii. Bardzo widoczny duży biust byłby zapewne problemem w sądzie, bo sąd oczekuje, że jeżeli staje strona postępowania i mówi, że czuje się mężczyzną, to sąd oczekuje, że ta osoba będzie wyglądała jak mężczyzna i w drugą stronę oczywiście tak samo. Natomiast sądy wbrew orzeczeniom z lat 90. nie oczekują udokumentowania operacji jakichkolwiek. Wręcz odwrotnie, tutaj napotykamy na bardzo poważny problem, dlatego że lekarze nie chcą wykonywać tych operacji bez wcześniejszego orzeczenia sądu. Szczególnie operacji, które wpływają na możliwość płodzenia, dlatego że jest to przestępstwo. Pozbawienie kogoś możliwości płodzenia, a operacja na osobie transpłciowej może do tego doprowadzić oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z usunięciem jajników czy nasieniowodów, jąder, no to w tym momencie lekarze boją się odpowiedzialności. Jest absolutną praktyką, że wykonują tą operację po uzyskaniu orzeczenia sądu o korekcie płci, ponieważ z formalnego, takiego prawnego punktu widzenia uzyskanie tego orzeczenia wcale nie wyłącza tej odpowiedzialności karnej, ponieważ nie ma tak zwanego kontratypu. Ustawa, o której pani wspomniała na początku, miała wprowadzać kontratyp do kodeksu karnego, który mówi, że jeżeli ktoś dokonuje tej operacji pozbawiającej możliwości płodzenia na osobie transpłciowej, no to nie popełnia przestępstwa. W obecnym systemie prawnym każdy lekarz, który przeprowadza taką operację, formalnie popełnia przestępstwo. Czy zdarzają się często przypadki odmowy przeprowadzenia operacji już po przeprowadzeniu uzgodnienia płci przez sąd? Nie wydaje mi się. To znaczy, nie jestem świadoma wielu takich przypadków. Raczej zdarzają się przypadki odmowy ingerencji medycznej przed orzeczeniem sądu. Tak, tutaj lekarze nie chcą tego robić. Przez co musi przejść osoba transpłciowa, żeby uzyskać maksymalnie przewidzianą prawem zgodność swoich dokumentów z tym, co odczuwa w zakresie płci? Na podstawie wykształconego orzecznictwa z wczesnych lat 90., bo wtedy to wszystko tak naprawdę trafiło do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy wydał kilka wyroków, które ukształtowały praktykę. Osoba transpłciowa musi pozwać swoich rodziców. Postępowanie o ustalenie płci jest tak zwanym postępowaniem procesowym, czyli musi być druga strona tego postępowania. W latach 90. toczyła się zupełnie pozbawiona jakiejkolwiek ideologii, czysto prawna dyskusja na temat tego, kim powinien być ten pozywany. Były pomysły, żeby to był kierownik Urzędu Stanu Cywilnego jako funkcja osoby, która sporządziła akt urodzenia. Z różnych względów te pomysły upadły i Sąd Najwyższy stwierdził, że trzeba pozwać rodziców. W sytuacji, gdy rodzice osoby transpłciowej nie żyją, ustanawia się kuratora dla tych nieżyjących rodziców. I to w praktyce jest bardzo często dosyć komfortowa sytuacja, ponieważ kurator nie ma interesu w utrudnianiu tego postępowania, a niestety czasami rodzice mają. Natomiast zakładając, że rodzice wspierają dziecko i zgadzają się na sądowe ustalenie płci, no to osoba transpłciowa pozywa swoich rodziców, strony stawiają się przed sądem. Sąd w praktyce, bo to też nie wynika z żadnych regulacji, zazwyczaj wyznacza jeszcze biegłego z zakresu seksuologii. Pomimo, nawet wtedy, kiedy uznanie powództwa następuje? Sędziowie boją się orzekać bez opinii biegłego. To znaczy, no, może niesprawiedliwie ich oceniam, mówiąc boją się, natomiast no, to jest to, co ja obserwuję w praktyce. Opinia przedstawiona przez osobę zainteresowaną, czyli powoda osoby, która składa to powództwo, z punktu widzenia sądu jest tak zwaną opinią prywatną. To jest po prostu dokument, który został wydany przez wprawdzie seksuologa, praktykującego lekarza, no ale nadal jest to dokument, który przyniosła jedna strona postępowania. Dlatego zazwyczaj wyznaczają biegłego, biegły wydaje opinię, czy dana osoba
jest rzeczywiście osobą transpłciową i po uzyskaniu takiej opinii sąd wydaje orzeczenie ustalające płeć, czyli orzeczenie w praktyce wygląda, że XY, córka takiej takiej osoby urodzona tu i tu jest mężczyzną. To orzeczenie w momencie, w którym staje się prawomocne, jest podstawą do zmiany dokumentów, numeru PESEL, imienia, ewentualnie końcówki nazwiska i uzyskania nowych dokumentów. Odsłuch społeczny. Jakie są Pani doświadczenia z biegłymi sądowymi? Czy tutaj jest... Powiem tak. Pytam się, bo ja wiem, że bywa z tym problem. W Sądzie Warszawskim na liście biegłych sądowych z zakresu seksuologii są chyba 3 nazwiska, z których 2 panów albo nie praktykuje, albo prosi, żeby im nie wysyłać. W związku z tym tak naprawdę mamy w absolutnej większości spraw w Warszawie, w Sądzie Okręgowym Warszawskim, jest to zawsze ten sam biegły. I tutaj nie mogę zgłosić żadnych zarzutów. W Sądzie Praskim biegłym jest bardzo znany specjalista zajmujący się kwestią seksualności, więc jeśli nie on wydał diagnozę, to wtedy sprawa jest kierowana do niego i wtedy też nie jest to problem. Wiem, że w innych ośrodkach osoby transpłciowe obawiały się o to, kto będzie biegłym, czy przypadkiem to nie trafi do jakiegoś przypadkowego lekarza, seksuologa, który tak naprawdę o transpłciowości nic nie wie. Natomiast nie znam sytuacji, w których były jakieś poważne zarzuty w stosunku do biegłego. Te opinie biegłych, jeżeli jest diagnoza, proszę pamiętać, że diagnozę wydaje lekarz, seksuolog, po zazwyczaj rocznej, półtorarocznym okresie tranzycji, kiedy dana osoba przychodzi, bierze hormony, funkcjonuje w swoim środowisku, w miejscu pracy czy w miejscu nauki, w tej odczuwalnej płci i ten lekarz wystawia potem takie zaświadczenie dla sądu. Wydaje się być bardzo mało prawdopodobne, żeby później inny lekarz na podstawie rozmowy z tą samą osobą i dokumentów, które znajdują się w aktach sprawy, mógł wydać odmienną opinię. Znaczy ja się z tym nie spotkałam. Natomiast spotkałam się wielokrotnie z sytuacjami, w których to rodzice utrudniają bardzo proces, dlatego że nie chcą doprowadzić do ustalenia płci dziecka i kwestionują opinię biegłych, próbując powoływać innych biegłych, ale tak naprawdę biegłych prywatnych. Lekarza rodzinnego, który zna dziecko od wielu lat albo coś w tym stylu. I na ile jest to skuteczne? Z punktu widzenia niestety, rodzica. Znaczy to zależy od sędziego, no bo to jest złożenie wniosku, rodzic składa wniosek, a sędzia ten wniosek albo uwzględnia, albo go oddala. W praktyce sędziowie bardzo często uwzględniają te wnioski, żeby później w procesie apelacyjnym nie można było zarzucić, że wnioski jednej strony zostały przyjęte, a wnioski drugiej strony zostały oddalone. To rzadko wpływa na ostateczne orzeczenie, natomiast bardzo wpływa na przeciąganie procesu. Tak, to można sobie wyobrazić. Tak, to potrafi przeciągnąć proces do wielu lat, bo składanie kolejnych wniosków, czekanie na opinię kolejnego biegłego, wnioskowanie o wyłączenie sędziego i tak dalej, no wszystko to powoduje, że sprawy, które i tak w naszych sądach przecież są bardzo przewlekłe, potrafią trwać latami. A dla osoby transpłciowej, no to jest kwestia być albo nie być tak naprawdę. Rozumiem, że z orzeczeniem sądu o uzgodnieniu płci osoba transpłciowa może udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Tak. Uzyska nowy numer PESEL. Przynajmniej będzie miała nowy, no nie nowy, nie nowy akt urodzenia. Nie, nie. Będzie miała nowy PESEL, może mieć nowe imię, może mieć zmienione nazwisko, końcówkę nazwiska zazwyczaj, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, w których zupełnie zmieniane jest nazwisko. No to jest decyzja kierownika, czy tutaj on wyrazi zgodę. Ja całkiem niedawno miałam sprawę, w której kierownik wyraził zgodę, argumentowaliśmy to złymi stosunkami z rodziną i tym, że ta osoba chce się odciąć tak naprawdę, zacząć nowe życie, no i się udało, jak najbardziej. Natomiast akt urodzenia niestety pozostaje ten sam, i jedynie dokonuje się wzmianki w akcie urodzenia, że na podstawie orzeczenia sądu z dnia ustalono, że XY jest kobietą na przykład. To jest pewien problem, czasami się go troszkę wyolbrzymia, dlatego że ta wzmianka jest widoczna wyłącznie w tak zwanym odpisie pełnym aktu urodzenia, który w praktyce jest rzadko potrzebny. Nam jako obywatelom posługujemy się tak zwanym skróconym aktem urodzenia i w tym skróconym akcie urodzenia tej informacji nie będzie. Natomiast no, dla osób transpłciowych jest to problem
taki, że to jest widoczne w tych aktach stanu cywilnego. Czyli na przykład urzędnicy mający wgląd, tak, wiedzą. Oni to widzą, że ta osoba na podstawie orzeczenia sądu dokonała korekty płci. Sprawa w obecnym stanie prawnym niespecjalnie mogłaby ulec zmianie. Natomiast no, jest jakiś promyk nadziei, dlatego że pierwsza sprawa dotycząca dokładnie tego, czyli nie samej korekty czy ustalenia płci, tylko właśnie aktu urodzenia, tej wzmianki, trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Polski obywatel złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że jest to naruszenie jego prywatności, prawa do życia prywatnego. Właśnie ta sytuacja polegająca na tym, że w odpisie pełnym aktu urodzenia nadal jest widoczna ta informacja dotycząca wyroku sądowego. Oczywiście w interesie osób transpłciowych idealne byłoby rozwiązanie, w którym ten wydaje się nowy akt urodzenia. Niejako niszczy się stary i wydaje się nowy. Taka była sugestia tej ustawy, o której pani wspomniała, zawetowanej przez prezydenta Dudę, no ale jak wiemy, no, ustawa została zawetowana, więc nie weszła w życie. Co ta ustawa proponowała? Znaczy ta ustawa proponowała odwrócenie tej całej procedury pozywania rodziców. Dlatego, że nawet w sytuacji, w której rodzice wspierają dziecko, nawet jeżeli na wszystko się zgodzą, uznają powództwo, dla wielu z nich, a właściwie dla większości, jest to jednak bardzo traumatyczna sytuacja. Tak psychologicznie trudna, że muszą być pozwanymi przez własne dziecko, że muszą pójść do sądu. Czasami sędziowie zgadzają się na przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność rodziców, jeżeli rodzice uznają powództwo, natomiast czasami się upierają, że chcą jednak tych rodziców wysłuchać. Tak. I że oczekują, że się zgłoszą do sądu. Natomiast ta ustawa po pierwsze przewidywała, że to postępowanie będzie tak zwanym postępowaniem nieprocesowym. Czyli nie mamy drugiej strony procesu, nie jest potrzebna, czyli osoba transpłciowa występuje do sądu z wnioskiem o wydanie orzeczenia dotyczącym jej płci i sąd jest jedyną osobą zainteresowaną. Jest jedyną osobą zainteresowaną tak naprawdę w uzyskaniu tego orzeczenia. Bo w tym momencie, jeżeli mamy proces, no to obydwie strony procesu są teoretycznie zainteresowane. Jest dosyć nowy wyrok Sądu Najwyższego, który po długiej batalii osoby transpłciowej, która nie mogła uzyskać tej korekty, stwierdził, że istnienie tej drugiej strony procesu jest wyłącznie formalnym wymogiem i sztuczną konstrukcją. W związku z tym sąd uważa, iż ani rodzice, ani dzieci osoby transpłciowej nie mają interesu prawnego tak naprawdę w ustaleniu tej płci i tylko osoba transpłciowa ma. Ale to jest jeden wyrok w konkretnej sprawie, więc on nie wpływa na to, jak wygląda postępowanie. Czy on się przyjął w tej konkretnej sprawie, bo tamta konkretna sprawa akurat dotyczyła o konieczności pozywania dzieci. W sensie sąd okręgowy się upierał, że osoba transpłciowa ma pozwać swoje dzieci, a ona odmawiała pozwania tych dzieci. W związku z tym jej powództwo zostało oddalone. Sprawa została wygrana koniec końców i w uzasadnieniu sąd powiedział, że to jest sztuczna konstrukcja. W związku z tym dzieci nie mają tutaj żadnego interesu prawnego i nie stoi, ich brak pozwania nie stoi na przeszkodzie, ale no to nie przekłada się na to, że nadal kolejna osoba transpłciowa, jeżeli chce uzyskać orzeczenie, musi... Musi być jakiś pozwany. Tak, muszą być pozwane i muszą być rodzice. Czym jeszcze ustawa, która ostatecznie nie weszła z 15 roku, różniła się od tego, co mamy obecnie? Postępowaniem nieprocesowym to główna zmiana. Ograniczeniem ilości dokumentacji, która jest niezbędna. Zdaje się, że tam było sformułowanie, że trzeba przedstawić diagnozy lekarskie, no i wtedy już sędzia nie musi tak naprawdę kierować do tego biegłego, co oczywiście przedłuża postępowanie, prawda, bo to jednak zawsze trwa. Sporządzeniem nowego aktu urodzenia i jeszcze jedną istotną rzeczą, mianowicie orzeczeniem, w samym orzeczeniu sądu o numerze PESEL, imieniu i nazwisku. Bo teraz to jest odrębne postępowanie. Najpierw sąd orzeka o płci, a później się idzie do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i uzyskuje tą zmianę imienia, nazwiska i numeru PESEL, co też z tym nie ma problemu, natomiast wydłuża to oczywiście całą procedurę. Czyli według ustawy, która została zawetowana, byłaby szansa w ciągu kilku miesięcy zakończyć prawomocnie całą procedurę. Znaczy, moje doświadczenie jest takie, że w Warszawie i innych dużych ośrodkach, no to obecnie w sądzie okręgowym czasami czeka się do roku na wyznaczenie pierwszej rozprawy. To prawda. W związku z tym tych spraw nie jest dużo i też doświadczenie jedynie mi mówi, że pisanie do sądu pisma z prośbą o przyspieszenie wyznaczenia rozprawy ze względu na wyjątkowo trudną sytuację osoby transpłciowej, która musi funkcjonować, tej niezgodności pomiędzy tym, jak się czuje, jak wygląda, jak jest postrzegana przez resztę społeczeństwa, a tym, co mówią jej dokumenty, skutkuje. To znaczy te rozprawy czasami są wyznaczane szybciej niż w sprawach, nie wiem, zwykłych cywilnych o zwrot pożyczki
czy coś w tym stylu. Także no to działa, ale to też zależy jednak od przepustowości, możliwości danego sędziego i jego wokandy. Także chyba najszybsza sprawa to w Warszawie to było 10 miesięcy, ale są takie, które się toczą latami. Tylko wtedy zazwyczaj niewinny jest do końca sąd, no tylko rodzice. Aczkolwiek też wtedy w pewnym momencie jednak sąd, no bo przyjmując kolejny setny wniosek dowodowy rodziców, no to przedłuża postępowanie. Natomiast no tutaj mogłoby się zakończyć na jednej rozprawie, niezależnie tak. Od tego. Oczywiście sąd w Łodzi, który został ustawą wyznaczony do rozpoznawania tych spraw, jest chyba bardzo obłożonym sądem, przynajmniej w tej chwili. Tak. No, ale jest łódzki, warszawski, poznański. To są wszystko bardzo obłożone sądy. Ja rozumiem przesłanki autorów tej ustawy. To znaczy oni chcieli, aby wyznaczony był jeden sąd, gdzie będą sędziowie wyspecjalizowani w takich sprawach, będą znali tematykę i w związku z tym no, też będzie łatwiej trzymać jednolitą linię orzeczniczą oczywiście. Natomiast w praktyce, że dla bardzo wielu osób to byłby jednak problem, tak? Jeżeli na przykład ze Szczecina miałyby jeździć do Łodzi do sądu. Polska jest jednak dosyć dużym krajem. Obecnie rozstrzygają to sądy okręgowe, więc trzeba dojechać do zazwyczaj albo miasta wojewódzkiego, albo no tak, no miasta wojewódzkiego. Wystarczająco dużego, w którym jest sąd okręgowy. Tak. Mówi się często, że do ostatecznego przyjęcia ustawy o uzgodnieniu płci zostaniemy zmuszeni przez Trybunał Europejski. Czy toczą się już takie sprawy? Jeżeli mówimy o Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, to on sprawami dotyczącymi korekty płci zajmuje się mniej więcej od lat 80. i bardzo znacząco ewoluowało jego stanowisko. Obecnie stanowisko Trybunału jest takie, że jeżeli niedopuszczalna jest zmiana sądowa płci, jeżeli niedopuszczalna jest zmiana formy imienia, jeżeli niedopuszczalne jest zawarcie związku małżeńskiego po sądowej korekcie płci, no to wszystko to stanowi naruszenie konwencji. W ostatnich latach sąd orzekł, że przymuszanie, w Polsce tego nie ma, natomiast w wielu krajach europejskich niestety nadal funkcjonuje. To znaczy warunkiem przeprowadzenia sądowej korekty jest wcześniejsza operacja pozbawiająca możliwości płodzenia. Więc Trybunał uznał takie działania za również załamiące konwencje i stanowiące poniżające i nieludzkie traktowanie. W związku z tym tutaj stanowisko Trybunału jest bardzo jednoznaczne. W dniu dzisiejszym na pewno już. I Trybunał też pokazuje, w jaki sposób przeszedł pewną ewolucję w tej sprawie i podtrzymuje swoje zdanie. Natomiast żebyśmy zostali do tego zmuszeni, to jest troszeczkę jak z pytaniem o małżeństwa jednopłciowe. Nie może nas zmusić oczywiście z punktu widzenia formalnego Trybunał, nie może. To bardziej jest kwestia ewentualnych nacisków. Natomiast polskie sprawy dotyczące korekty płci rzadko trafiają do Trybunału, dlatego że te korekty się u nas odbywają. Pomimo braku przepisów jest ta ustalona praktyka i nawet jeżeli gdzieś jakiś sędzia sądu okręgowego się wyłamie, a to się zdarza, to takich spraw miałam kilka, że sędzia mówił, no ja bym chętnie orzekł, ale ja nie mam podstawy prawnej. W związku z tym nie mogę orzec. No to sąd apelacyjny natychmiast uchylał takie postanowienie i zwracał sprawę do ponownego rozpatrzenia, bądź orzekał samodzielnie, mówiąc, nie ma przepisów, ale jest ustalona linia orzecznicza. Nie jest potrzebny do tego konkretny przepis. Mamy konkretny przepis w kodeksie postępowania cywilnego, który stanowi podstawę tego powództwa, ale orzekać jak najbardziej można. W związku z tym musiałyby w Polsce dojść do sytuacji, w której sądy przestają orzekać o uzgodnieniu płci i wtedy rzeczywiście sprawy tych osób by trafiły do Trybunału w Strasburgu i on by oczywiście orzekł, że Polska łamie konwencję. Natomiast takich spraw nie ma. Tak jak powiedziałam ostatnio, ta jedna sprawa polska, która trafiła, no dotyczy tego aktu urodzenia. Rozumiem. To znaczy sam fakt, że to postępowanie jest nie tyle utrudnione, co jednak bardzo przykre dla osób zainteresowanych przez konieczność pozwania rodziców i dla tych rodziców też bardzo często jest to kwestia bardzo przykra, to jest niewystarczający argument. Znaczy nie powiem pani, że to jest niewystarczające dla Trybunału, bo bardzo możliwe, że Trybunał by to uznał, że jest to zdecydowanie naruszające konwencję. Mm-hmm. Ale nie natomiast trafia to po nie prostu. Nie trafia to, no bo też proszę spróbować postawić się w roli osoby transpłciowej. Ona chce jak najszybciej uzyskać orzeczenie sądu o swojej płci, uzyskać nowe dokumenty i zacząć normalnie funkcjonować. Po uzyskaniu takiego orzeczenia pójść do Trybunału po to, żeby skarżyć, że ta procedura, która doprowadziła do zmiany płci, jest w jakiś tam sposób naruszająca prywatność, no bo to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, bądź jest poniżającym, nieludzkim traktowaniem, to druga opcja. Jest możliwe, ale w praktyce Raczej dojdzie do skutku. To bardziej bym spodziewała się, że ktoś mógłby taki w ramach organizacji zajmujących się prawami osób
osób LGBT jako taki case study wymyślić, żeby tak jak wiele takich spraw jest dotyczących akurat zazwyczaj małżeństw jednopłciowych czy związków partnerskich w Trybunale. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. To był kolejny odcinek Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie na YouTube, Spotify oraz innych popularnych platformach podcastowych. Do usłyszenia. Odsłuch. Społeczny.